Dorota Ustianowska z Częstochowy i Piotr Pałka z Katowic, zwycięzcami 18. ulicznego biegu Wojciecha Korfantego. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Bez tych ludzi, którzy byli dzisiaj za mną, moje zwycięstwo byłoby niemożliwe i nic by nie znaczyło. Także ja też serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy dzisiaj się zjawili na biegu. Gwiazdy Ruda Śląska, bój o życie w futsalowej ekstraklasie. Za Rudzianami starcie z mistrzem Polski Akademią FC Pniew. Po raz 18 miłośnicy biegania na świeżym powietrzu walczyli w biegu ulicznym imienia Wojciecha Korfantego. Na starcie i mecie towarzyszył im prawnuk wielkiego Polaka. Na starcie ulicznego biegu imienia Wojciecha Korfantego stanęła rekordowa liczba 727 zawodników i zawodniczek. Zdecydowaną większość stanowili pasjonaci biegania, osoby nie mające nic wspólnego z zawodowym uprawianiem sportu. Bieg Korfantego, czwarty albo piąty, mniej więcej od 5-6 lat biegam. Co daje bieganie? Daje dużo satysfakcji, daje poprawę samopoczucia. Na pewno czujemy się młodsi, na pewno czujemy się lepiej. Na pewno możemy sobie pozwolić wchodzić na 10. piętro bez windy. I ogólnie jesteśmy chyba bardziej radośni, bardziej weseli. W tym roku na trasie z Katowic do Siemianowic Śląskich zabrakło wielkich gwiazd. Te wybierają imprezy o wysokich nagrodach pieniężnych. W biegu Korfantego były one niższe, ale było ich zdecydowanie więcej niż gdzie indziej. Na mecie każdy zwycięzca lub zwyciężczyni jednej z 16 kategorii wiekowych otrzymywał lub otrzymywała 300 zł. Zawodnicy zajmujący miejsca drugie i trzecie odpowiednio 200 i 100. Osoby, które na co dzień sobie truchtają, biegają, tutaj mogą w tej chwili pobiegać. Natomiast tak jak mówisz, no ci, którzy chcą tylko nagrody, no to i inny bieg albo również u nas, to nie przeszkadza. Ale nam zależy bardziej na ilości, na to, żeby właśnie była... To jest ta specyfika również tego biegu, co powiedziałeś, dlaczego jest taki specyficzny. Dlatego, że wszyscy możemy brać nim udział. Wystarczy się dobrze przygotować i możemy biegać z Katowic do Siemianowic. Liczącą 8,5 km trasę w bardzo dobrej formie pokonała Lidia Fidura, jedna z naszych największych nadziei na olimpijski medal w Londynie w roku 2012. Medal w boksie. Moje osiągnięcia to Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Unii Europejskiej. Jestem 6-krotną mistrzynią Polski, mistrzynią Śląska i tegoroczną zdobywczynią Pucharu imienia Feliksa Sztama w Warszawie. Taki bieg jest główną częścią mojego treningu, bo dzięki takim biegom właśnie mogę nabyć kondycję, która pomaga mi w wygrywaniu walk w ringu. Zaskoczony ilością startujących i rozmachem imprezy był Michael Michał Korfanty. Prawnuk Wojciecha Korfantego przyleciał na ten bieg specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. My first visit was 2003 right here. Po raz pierwszy byłem tutaj w roku 2003. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych powiedziałem swoim bliskim, że chcę wrócić do Polski. Ostatnio kupiłem w Polsce dom. Rodzina, znajomi pytali mnie, dlaczego właśnie tu. Odpowiadałem, ponieważ tutaj jest moje miejsce, mój dom. Na mecie w Siemianowicach Śląskich najszybciej zameldował się Piotr Pałka, zawodnik piętki Katowice. Przed kilkoma dniami zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w maratonie. Czułem się bardzo niepewnie przed startem. Tydzień temu biegałem Mistrzostwa Polski w maratonie. Tam zdobyłem brązowy medal. Jeszcze czuję ból w nogach, także ten start był takim startem kontrolnym. Musiałem się czaić z tyłu grupy. Po 5 kilometrze, nawet tuż przed, postanowiłem zaatakować. Nie było odpowiedzi rywali, tak już dobiegłem do końca. Wielu biegaczy twierdzi, że uprawia bieganie również dlatego, żeby sobie poprawić byt. W Siemianowicach te nagrody nie są za wysokie. No zgadza się, jest to raczej taki bieg masowy po to, żeby popularyzować bieganie. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Bez tych ludzi, którzy byli dzisiaj za mną, moje zwycięstwo byłoby niemożliwe i nic by nie znaczyło. Także ja też serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy dzisiaj się zjawili na biegu. A przypomnijmy, że było ich 727. Z kronikarskiego obowiązku powiedzmy, że wśród pań najszybszą była Dorota Ustianowska z Częstochowy.